Słowo, że mówi, choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Wiecie, kiedy my jesteśmy pewni ochrony Boga, to możemy sobie poczynać bardzo odważnie. Kiedy jesteśmy pewni ochrony Boga. Kiedy jesteśmy pewni, że Bóg, On cały czas stoi za nami. Że On cały czas stoi za nami. To możemy odważnie decydować. Odważnie. I nawet jeżeli wtedy uda się przez jakiś błąd diabłu dotrzeć do nas, to on zapłaci bardzo wysoką cenę. Zapłaci za tą cenę. Wszystko, co posiadasz, każdy aspekt twojego życia ma bardzo wysoką cenę w oczach Boga. Nie ma rzeczy mało ważnych dla Niego. Nie ma rzeczy nieistotnych. Każdy aspekt twojego życia jest ważny dla Boga. Dlaczego? Ponieważ jak jeszcze byłeś grzesznikiem, to On umarł za twoje grzechy. Nie licząc na to, że oddasz Mu swoje życie. Nie liczył na to. Ale kiedy oddałeś Mu swoje życie, to stałeś się żywą ofiarą i całe twoje życie stało się żywą ofiarą. Zaczął należeć do Niego. I On przez cały czas jest z tobą, aby chronić i bronić twoje życie. Przez cały czas. Nawet jeśli chodzi o najdrobniejsze szczegóły. Tutaj jest napisane tak. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie. Czyli nikt nie powiedział, że przeciwko nam nikt nie rozbije obozów. Ludzie do mnie mówią często, pastorze, dlaczego miałem wypadek? Czemu do tego Bóg dopuścił? Ja mówię, Bogu nic do tego. Bogu nic do twoich wypadków. Miałeś wypadek? Tak. Masz zniszczony samochód? Tak. Sięgnij wiarą po lepsze. Wczoraj oglądałem film pod tytułem John Wick. Pierwsza część. Głównym bohaterem jest lubiany przeze mnie Kianu Reeves, zawodowy morderca, który przeżył na emeryturę. Poznał kobietę, zakochał się. Wyszedł z dróg przestępczych. Ale jego żona umarła. Na raka. Ale przed śmiercią zrobiła taką rzecz, że dała pewne wytyczne pewnym ludziom, że kiedy umrze, powiedziała, że umrze, to ma zostać dostarczona przesyłka jej mężowi. I tam był mały piesek i list. I ona napisała, że to ostatnia rzecz, którą ci mogę dać. I z tej klatki wyszła taka mała suczka Bibliu. I on bardzo kochał swojego pieska. Głaskał go i spał. Któregoś dnia panna rzezimieszko wpadła do niego do domu. Zabrała mu jego jaguara i zabiła bejsbolem jego psa. Co zrobił John Wick? Poszedł do siebie do garażu, wielkim młotem rozbił betonową podłogę. Wyciągnął stamtąd walizkę z kilkoma pistoletami i bardzo wiele złotych krugerandów. I wykończył całą grupę przestępczą. Bo mu zabili psa. Przywódca tej grupy na końcu mówi, dlaczego? Przecież to był tylko pies. Mówi, to był mój pies. Zabrałeś mi psa. Wykończył ich wszystkich. Spalił im skarbiec. Podpalił im pieniądze. Zniszczył ich do spodu. To mu zabili psa. Diabeł nie ma prawa tknąć żadnej twojej rzeczy. Bo na złodzieju, który wyciąga rękę po rzeczy Boże, jest położona klątwa, że zapłaci wielokrotnie za swój czyn. Diabeł to twój wróg. To złodziej, który chce zniszczyć moje i twoje życie. On rozbija obozy wokół nas. On powoduje, że wybuchają wojny w naszym życiu. To twój i mój wróg. Ale co mówi Słowo? Nawet gdyby to się stało, nie przestanę Ci ufać, Panie, bo Ty jesteś ze mną. Kiedy będziesz się wielbił Boga, to stań przed Twoim Ojcem w zupełnej pewności, że Twoje życie jest zabezpieczone od A do Z, bez względu na to, co się dzieje teraz lub co diabeł knuje w przyszłości. I nie pozwól, żeby cokolwiek z Twojego życia zostało Ci zabrane. Bez litości uderz w demoniczne siły. Jeśli on ci zabrał psa, to ty mu zabierz miasto. Rozwal wszystko. Tylko za to, że cię skaleczył. Pamiętam, jak dzisiaj w naszym pierwszym kościele odszedł od nas człowiek. Umarł. Robiliśmy pogrzeb. I pamiętam potem, jeden człowiek przyszedł do mnie, płakał i mówił, ludzie stali w wierze, że to, że ktoś umarł na jakąś chorobę, to był dla nich osobisty cios. Przyszedł do mnie człowiek i płakał i mówi, pastorze, mówi, odda nam 10 za tego jednego. Za tego jednego. Cokolwiek ci diabeł zabrał, zażądaj, żeby ci oddał. Jeżeli dotknął twojego życia w jakimkolwiek aspekcie, to kiedy będziesz dzisiaj wielbił Boga, stań w wierze, stań w tej pewności, że Bóg jest tobą i powiedz do diabła, diable, oddasz mi wszystko, co zabrałeś, bo jestem człowiekiem złożonym w ofierze Bogu. Cokolwiek mi wziąłeś, zabrałeś mi jedną relację, oddasz mi 7 relacji. Zawstydziłeś mnie i nie ogłosiłem Ewangelii jednemu. Teraz przyjmuję Bożą moc i ogłoszę Ewangelię 1000. Zrobię odwrotnie, niż chciałeś mi zrobić. Ukradłeś mi 1000 złotych. Oddasz mi 100 tysięcy. Chcę, żebyś zrozumiał, jaka panuje tutaj zasada. To ty jesteś Panem i Królem w imieniu Jezusa. A On jest mędą społeczną, z którą masz jechać jak John Wick. Do spodu. Do końca. Nie porównując tych rzeczy. To był tylko mały pies. Ale on powiedział, ale to był pies od mojej ukochanej żony. W tym psie była cała miłość mojej żony. Zabrałeś mi to! Ja ci tego robię wszystko. Nie bój się domagać się swoich królewskich praw i sprawować władzę nad diabłem. Jesteś królem. Więc królem. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że tam na krzyżu Golgoty nastąpiła potężna wymiana. I Ty, drogi Ojcze, sprawiłeś, że w Chrystusie Jezusie została dla nas otworzona droga. Do tego, abyśmy w Twoim imieniu Jezus wkładali nam wszelką potęgą nieprzyjaciela. Ojcze, wystajemy Ci, że wierzę. Ogłaszamy, że Ty jesteś z nami. Że nie zostaniesz nas i opuścisz. Że Twoja obecność zanika nasze życie. I że jesteśmy nieśmiertelni. Nie do wykonania. Uwielbiamy Ciebie, Jezu, wywyższamy Cię. Imię Twe świeci się i Rozpala swoje ręce. O, szakolorowa santa granama, szakolorowoso. Szakolorowa santa granama, santa. Duchu Święty, ja przyjmuję od Ciebie mądrość do głoszenia Ewangelii na ulicy. Ja przyjmuję przez wiarę poszerzenie w głoszeniu. Dziękuję Ci za nowe słowa. Dziękuję Ci za poselstwa pełne mocy. Dziękuję Ci za odwagę, która jest we mnie. Dziękuję Ci, że mogę się dzielić moim świadectwem i moim życiem wzrostu. Amen. Będziemy na Was ręce nakładać. Szakolorowa santodoroso, etalora de szakoloroso, naszokodoroso, poszerzenie. Poszerzenie w imieniu Jezusa. Poszerzenie w imieniu Jezusa. Poszerzenie w imieniu Jezusa. Kościele, mówcie się, uwielbiajcie Boga. Szakokura basato loromoso, etalora de szako loromoso, enamaszanto loromoso, loromoso, te koloro basata laramasa. Poszerzenie, poszerzenie, świeże objawienie, nowe poselstwo, nowe poselstwo, odwaga, odwaga, odwaga w imieniu Jezusa, odwaga w imieniu Jezusa. Szakokura determinacja, świeże poselstwo, świeże poselstwo, proroczy plon przy głoszeniu, proroczy plon na wierząco przy głoszeniu, w imieniu Jezusa, mądrość, która przeniknie aż do dna człowieczeństwa, w imieniu Jezusa, namaszczenie do uzdrawiania jeszcze większe, namaszczenie do uzdrawiania, namaszczenie do uzdrawiania. Namaszczenie do uzdrawiania. Skokura, pajaka, rasaka, jarama, nasada, 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 stwarzaj warunki, Duchu Święty. Stwarzaj warunki, stwarzaj warunki, stwarzaj warunki, że gdziekolwiek będzie szedł, tam będzie miał warunki do tego, aby uzdrawiać ze śmiertelnych chorób. Niech Twoje aniołowie, aniołowie uzdrowienia będą wtedy przy nim, Ojcze. Koło paralele Cile predese, kiedy prajze, kiedy lara chorolo, podarana prajze, kiedy Jesus. Niech On rozeznaje, Ojcze. Niech rozeznaje tak bardzo mocno, kiedy ma zadziałać i w jaki sposób. Holy Cile prajze, kiedy Cile prajze. Niech to się poszerza, Duchu Święty. Niech to się poszerza, Duchu Święty. Szedł Jesus. Remana plata sakanera niech wszelki hamulec będzie zdejęty w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty powołałeś mnie na nowych światach, w ciemne miejsce. Ja dziękuję Ci za Twoją ponadnaturalną odwagę, za Twoją ponadnaturalną odwagę. Niech nigdy nie wycofuje się z miejsca wiary. Niech głosi poselstwo wiary. Poselstwo wiary w imieniu Jezusa. Poselstwo wiary w imieniu Jezusa. Poselstwo wiary w imieniu Jezusa. Duszpasterstwo, duszpasterstwo, szakarasa, osza, potorowa santa la ramsa, makotorowa. Powołał Cię Bóg, żebyś pasł Jego owce. Powołuje Cię Bóg, żebyś pasł Jego owce. Z powołaniem Bożym się nie dyskutuje. Szanuj masa. O, karana masa, to namaszczenie Boże. Namaszczenie do bycia świadka. Poszerzenie poszerzenia. Niech przyjdzie stabilizacja. Niech się ustabilizują wszystkie miasta. Jezus. Ojcze, niech ona weźmie swoje dzieło w imieniu Jezusa. O, namaszczenie przepływa. Namaszczenie przepływa. Namaszczenie, namaszczenie, namaszczenie. Namaszczenie, glory do Ciebie. Świeże poselstwo. Holy Spirit, Holy Spirit. jak Twój ogień przepłynie przez całe jego życie. Podawaj im słowa mądrości, słowa wiedzy, umiejętność rozeznawania. Chroń ich w Duchu Świętym, Panie Jezu. Otwieraj im nowe ścieżki do możliwości. Niech świeże poselstwo przenika przez ich usta. Odważnie, zdecydowanie, bez patrzenia w przeszłość, na jakąkolwiek porażkę. W imieniu Jezusa. Niech manifestują się dalej uzdrawiania. Niech Twój ogień przepłynie przez całe jej ciało, przez całe jej życie. Uwalniamy Boży ogień teraz. W imieniu Jezusa. Boży ogień. Przechodźcie do przodu. Przechodźcie do przodu. Ogień Boży. Rozwalam wszelki kompromis w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa przeklinam wszelką stagnację, wszelkie wycofanie. Ja zabraniam temu się rozwijać. Wszelki lęk, niewolność dotykać Słowa Bożego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Diabeł nie ukradnie się to, co uzyskałeś. W imieniu Jezusa. Ja usuwam wszelkie zmartwienie. W imieniu Jezusa. Wszelkie zmartwienie. To córka Boga. Ja odcinam od Niego wszystko to, co Go odciąga. Ja w imieniu Jezusa przecinam wszelkie bezprawności. Ja ogłaszam, że diable nie masz władzy nad Bożym Słowem, nie masz władzy nad Jego emocjami, ani umysłem. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Boży ogień. Tak jak na początku. Tak do końca. W imieniu Jezusa. Tylko więcej i więcej i więcej. W imieniu Jezusa. Maszaka terelarny. I nic z tego nie może zatrzymać. Boże, praise. Ja usuwam już jakikolwiek wpływ człowieka, który próbował go w jakikolwiek sposób zatrzymać szerzeniem Twojego Królestwa. Czy to na pułapie emocji, czy na pułapie myśli. W imieniu Jezusa. Para Padre de Kiedelana, Kiedelana, Kiedelana. Śluzuje demoniczne siły samotności. Pozwalam Cię chodzić w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szewre prejzy, kiedy Ci. Holy prejzy, kiedy jasny umysł. Jasny umysł. Jasny umysł. Jasny umysł. Jasny umysł. Rozwalam wszystkie warunki w jej życiu, w imieniu Jezusa. I to płynie w żadnej władzy, w imieniu Jezusa. Duchu Święty, a modlitwa rozum, rozsądek, niech manifestuje się Ojcze w każdym momencie. A ta rynkowa niech się manifestuje w każdym momencie. W imieniu Jezusa. Niech widzi teraz dalej, Duchu Święty, niech widzi dalej. Niech widzi dalej. Świadkowie Królestwa. Świadek Jezus. Świadek Jezus. Świadek Jezus. Świadek Jezus. Niektórzy z Was nigdy jeszcze nie mówili swojego świadectwa. Dzisiaj Duch Święty daje się moc do tego, abyś opowiedział swoje świadectwo. Zrób krok wiary. Nie zrób krok w tył. Zrób krok do przodu. I od tego się rozpocznie Twój przełom. Szakulorowa, sakulorowa, sankanerasza. Sakulorowa, sankanerasza. Świadomość. Świadomość. Duchu Święty. Ja zrywam bezprawne blokady w umyśle. Ja rozwalam wszystko stare w imię Jezus. Wszystko to, co stare w imię Jezusa. Stare przywileje. Ja rozwalam stare przywileje w imieniu Jezusa. Żaden stary przywilej nie ma żadnego znaczenia w twoim życiu. Uznaj je Jezusa. Bóg przyjdzie z nowymi rzeczami. Rozstrzenie doświadczenie. Nie bój się. Wszędzie i w każdym miejscu. Gdziekolwiek stanie jej noga. Gdziekolwiek dotknie jej ręka. Gdziekolwiek nastąpi jakiekolwiek spotkanie. W Duchu Świętym niech z niej emanuje twoja potęga i moc. Kokarata, sakarata, Święty Duch ją wypełni. Niech manifestują się twoje dary przez nią teraz, Duchu Święty. Niech ludzkie pojęcie racjonalizmu odchodzi na bok. Niech władzę bierze jej nowy człowiek. Nowy wewnętrzny, nieniszczający człowiek. W imieniu Jezusa. Szakle wieje praise, gdy jakiekolwiek zniechęcenie w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Tak wiele możesz zacząć. Możesz zacząć wiele rzeczy, które wydaje ci się, że już jest za późno na zaczęcie tych rzeczy. Że nie mają sensu. Możesz zacząć. Masz wolne pole. Możesz zacząć wiele rzeczy. Ja związuję demoniczne siły asekuracji. Nie pozwalam im działać w imieniu Jezusa. Ja mówię odwaga. 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 Odwaga w Duchu Świętym. Odwaga. Odwaga w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja usuwam wszelkie lęki. Ja odcinam to, co stare w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja łamię przekleństwo pokoleniowe i nie pozwalam wpływać teraz na jej życie. W imieniu Jezusa. Ja nie pozwalam wpływać na jej życie. Wszystkiemu temu, co było kiedyś. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja mówię nowy przedział. Tak wiele może zacząć, Ojcze. Twój Święty Duch prowadza ją w głębie, tam, gdzie jeszcze jej nie było. Holy Saint Jesus, the praise of the Lord. Yeshua, the King of the praise, King of the Lord. Thank you. Wszelkie ściśnienie rozkazuje Ci odejść w imieniu Jezusa. Przeklinam Cię ściśnienie, nakazuje Ci opuść się w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Depresja, zostaw jej układ nerwowy. Zostaw jej umysł i emocje. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję Ci do końca! Do końca! Do końca! Do końca! W imieniu Jezusa! Duchu ściśnienia do końca! Masz opuścić jej ciało teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Nie wolno Ci jej dotykać. W imieniu Jezusa. Ja uwalniam w tej chwili olejek radości zamiast ducha zwątpienia. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Endorfiny nakazuję Wam dzisiaj uwalniać w tej chwili w taki sposób, jak Bóg Was powołał do tego organizmu. Cały układ nerwowy pracuje prawidłowo. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, niech mądrość Twoja uzupełni. Ojcze, niech decyduje zgodnie z tym, co złożyłeś w jej sercu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Świętek Jezusa. Świętek Jezusa. O, świętek Jezusa. Samotność, demoniczna siła samotności. Ty kłamliwy duchu! Rozkazuję Ci wyjść! Zabraniam Ci działać. Ty, który okłamujesz się. Przebędzie żyła w samotności. Fon! Fon! Przeklęty duchu kłamliwy. Zabraniam Ci dotykać jej w imieniu Jezusa. Nie pozwalam Ci dotykać. Rozkazuję Ci wyjść. Nakazuję Ci milczeć. I zabraniam Ci działać w imieniu Jezusa. Przez imię Jezus. Ja związuję każdego kłamliwego ducha. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Obsesyjne myśli przeklinam Was teraz. W imieniu Jezusa. Fon! Fon! Ja podważam teraz. Całą warownię obsesji w imieniu Jezusa. W myślach, w słowach i czynach. Fon! 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 Kłamliwe duchy urojeń! Fon! Nie dotykajcie jej! Nie dotykajcie jej! Poniżenie! Fon! Duchu Święty! Niektóry jesteś jej duch, wypełniaj całą jej duszę. Wypełniaj całą jej duszę. Roka, para, 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 Przekleństwo, wolniory do niej, kiedy była jeszcze dziewczynką. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa! Ja łamię to przekleństwo, które wypowiedziała też sama w swoim życiu, kiedy miała 13 lat. W imieniu Jezusa! Ja łamię to przekleństwo. Odbieram w tej chwili władzę tobie, diable. Zabraniam ci dotykać jej ciała. Nakazuję ci opuść to ciało. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. A teraz mówię do ciebie. Odbyt duchu poniżenia, który stymulowałeś tą chorobę. Won! W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I ja podważam teraz całe odrzucenie. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam odrzucenie. Ja w imieniu Jezusa nie zgadzam się na nie. W imieniu Jezusa. Teraz! Opuszczaj! W imieniu Jezusa. Nie masz żadnej władzy. Nie masz żadnej władzy. W imieniu Jezusa. Ciało rozkazuje ci przyjmuj pełne uzdrowienie. Przez potężne imię Jezus. Przez potężne imię Jezus. Makadara, sakadara, sera, se. Tekarabarara. Związuję cię. Duchu głupoty. Związuję cię w imieniu Jezusa. Nie masz żadnego ostatniego życia. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szatno. Ogień Boże. W imieniu Jezusa. Ogień Boże. Ja przebieram w tej chwili wszelkie odrzucenie. W imieniu Jezusa. Związuję każdą demoniczną siłę, tylko za odrzucenie. Na błogie zawiści, zazdrości w imieniu Jezusa! Duch krwienności, rozwalam cię poniżenia, nie pozwalam ci podlegać jej teraz. Nakazuję ci opuść się naturalnym oddechem. Obsesyjne myśli, won! Won! Wszelka obsesja, won od niej! Obsesja w działaniach, obsesja w myśleniu, won! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! My dziękujemy ci za każde życie, za wszystko to, co urodziło się dzisiaj nowego do życia, za każdy przełom, za każde poszerzenie, za każdą nową rzecz, za nowy przykład życia, za nowe namaszczenie, za poszerzenie. My za wszystko uwielbiamy ciebie, my jesteśmy tobie wdzięczni, uwielbiamy cię, święty, potężny Duchu, my uwielbiamy cię, jesteś wszystkim dla nas, Jezusowy. Rosnę wtedy, gdy nie wierzą się w cieniu skrzydeł w obecności Twej. Jesteś wielki, wielki, wielki Bóg. Nas jak to, miłość, gdy jesteś wielki, wielki, wielki Bóg. Tak jak Boży Syn jedyny jest, przeoblega się w Twą siłę, dziś jesteś wielki, wielki, wielki Bóg. Chcę po Twoich śladach zawsze iść, kochać prawdą ślad jedyny i na ludzkie łzy odpowiedzią być. Jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki. Jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki. Chcę po Twoich śladach zawsze iść, kochać pragnąć tak jak Ty i na ludzkie łzy odpowiedzią być. Chcę po Twoich śladach zawsze iść, kochać pragnąć tak jak Ty i na ludzkie łzy odpowiedzią być. Jesteś wielki, 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 jesteś Uwielbiamy Cię, cudowny święty. Czcimy Ciebie, czcimy Ciebie, czcimy Ciebie, wielki Boże. My uwielbiamy Ciebie. Jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki. Wielki Bóg, jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki, wielki Bóg, jesteś wielki, jesteś wielki, jesteś wielki, wielki Bóg. Christ, Holy Spirit. Twój ojciec dużo pił wódki, dużo pił alkoholu. Nie wydawało ci się, że to jest twoja wina. Ale to nie jest twoja wina, że on pił. Nie masz nic z tym wspólnego. Nie podejmuj takich decyzji w życiu, które będą próbowały spłacić ten dług. Nie musisz spłacać długu Twojego Ojca. Słowo Boże mówi, że każdy swój ciężar poniesie. Nie masz nic wspólnego z tym, co robił twój ojciec. Jesteś wolny od tego. Jesteś nowym człowiekiem. Najświętniejszej rzecz, wiesz o niej, o najdrobniejszą sprawę. Alleluja. Alleluja. Stawiennicy, chodźcie tutaj do przodu, bardzo proszę. Alleluja. Odejdźcie proszę. Ktoś nie może tego przynieść. Chodźcie się teraz. Stańcie twarzą do ludzi. Módlcie się teraz przeciwko każdej opresji wśród ludzi Kościoła Mocy na jakąkolwiek, na jakikolwiek element ich życia. Przeklinijcie każdą kradzież, którą diabeł zrobił w życiu ludzi. I nakażcie, aby oddał im, tak jak mówi prawo, z nawiązką. Zabezpieczcie też ludzi w modlitwach przed jakąkolwiek kradzieżą, przed jakimkolwiek zniszczeniem w sferze psychicznej lub fizycznej. Módlcie się teraz, a wy módlcie się w wierze ze stawiennikami. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad każdym diabelskim planem powziętym przeciwko jakiejkolwiek sferze życia wśród ludzi Kościoła Mocy. W imieniu Jezusa, diable, my przeklinamy twoje złodziejskie zamysły. Nie wolno ci dotykać żadnego elementu z życia ludzi. Nie wolno ci dotykać niczego, co jest w ich myślach, co jest w ich emocjach, o czym będą decydować. Nie wolno ci dotykać żadnej rzeczy w ich domu. Nie wolno ci dotykać ich pieniędzy. Nie wolno ci dotykać ich rzeczy w domach. Nie wolno ci dotykać ich rzeczy w pracy. Nie wolno ci dotykać ich dzieci. Nie wolno ci dotykać, diable. My ciebie potępiamy teraz. My nakazujemy ci, abyś się odsunął. W imieniu Jezusa przeklinamy twoje działania. Związujemy twoje działania. Ja wzywam was teraz, aniołowie wojny, i posyłam was, abyście uderzyli w każde zgromadzenie demoniczne, które zostało powzięte przeciwko ludziom z Kościoła Mocy. Jasne widzenie rzeczy, prorocze widzenie rzeczy, obcieranie. poza Twoje rządy. Ojcze, w imieniu Jezusa usuwamy z władzy wszelkie słowo, wszelką myśl i wszelkie działanie, które stoi w opozycji szerzenia się Królestwa Twojego w tym kraju. Ogłaszamy przychylność władzy dla nas. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy otwarte drogi do tego, aby głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać zmartwych. Ogłaszamy otwarte drogi dla szerzenia Twojego Królestwa, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, my zamykamy fałszywe furtki, a wchodzimy w te, które otworzyłeś Ty, Święty Duchu. Twoi aniołowie nas wspomagają i prowadzą właśnie w tym kraju, Boże. Holy Sandy, Jesus, ogłaszamy rozwój tego Kościoła pod względem głębokości poznania, pod względem szerokości miłości. Ogłaszamy to w imieniu Jezusa. Ogłaszamy wzrost liczebny. Ogłaszamy i dziękujemy Ci za nową salę. Uwielbiamy Cię za manifestację Twojej mocy wśród ludzi tego Kościoła. Wywyższamy Cię, potężny Boże. Błogosławimy cały Twój Kościół w Polsce. Przeklinamy wszelką religię i wszelki humanizm w tym kraju. Ogłaszamy realny wpływ Twojego Kościoła w tym kraju. Ojcze, my teraz z tego miejsca nakazujemy się zamknąć każdym ustom, które nauczają inaczej niż my. W imieniu Jezusa nakazujemy milczeć. W imieniu Jezusa nie pozwalamy rozwijać się fałszywym doktrynom. Nie pozwalamy rozwijać się kłamliwym przekonaniom. W imieniu Jezusa nie zgadzamy się na żadne kompromisy. W imieniu Jezusa ja przeklinam demoniczne siły lęku nad Kościołem w Polsce. Ja przeklinam demoniczne siły ubóstwa nad Kościołem w Polsce. Ja przeklinam demoniczne siły religii nad Kościołem w Polsce. W imieniu Jezusa. Ojcze, my modlimy się teraz, aby ruch apostolski przenikał cały Kościół w Polsce. Ruch apostolski. Ojcze, uwalniaj Twoich apostołów. Uwalniaj Twoich proroków. Uwalniaj Twoich ewangelistów, pasterzy i nauczycieli według Twojego serca do tego kraju. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ojcze, my błogosławimy, Ojcze, Izrael. Dziękujemy za Twój naród wybrany, za każdego Żyda. I ogłaszamy, Ojcze, w imieniu Jezusa, że Żydzi będą rodzić się na nowo z Twojego Świętego Ducha. Że Twoja potężna moc będzie przenikała Twój Izrael, Boże. I Twoi ludzie będą powstawali, Panie, w synagogach, na ulicach, na zgromadzeniach, Ojcze, na całej ziemi. Błogosławimy Żydów, Ojcze, i ochraniamy ich Twoją krwią przed każdym diabelskim atakiem. Tak jak ochraniamy Twoją krwią każdego człowieka w tym kraju przed diabelskim atakiem. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. Halleluja. Halleluja. Przeżyły Twoje Królestwo w mocy Twojego Świętego Ducha. Jako Twoi urzędnicy, Boże. Jako ludzie, którzy nie mają w swoim życiu nic wspólnego ze światem. Choć ogłaszamy wzrost intelektualny, ogłaszamy zdrowie fizyczne, zaopatrzenie materialne nad nimi i nad ich przyszłymi rodzinami w imieniu Jezusa Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Przyjmujemy od Ciebie dalej dzisiaj rzeczy, Ojcze, te, które dla nas masz. Będziemy dalej jeść i pić, Duchu Święty. On jest w powietrzu. Pamiętaj o tym. On jest wokół Ciebie. Oddychaj z wiarą. On przenika każdy fragment Twojego ciała. Jeżeli jeszcze nie porzuciłeś jakiegokolwiek ciężaru, to wrzuć go teraz z siebie. Jeżeli nie przeprosiłeś go za jakikolwiek grzech duszy czy ciała, to przeproś go. Krew Jezusa stanie się za Tobą w niebie. Tak jak Jezus mył nogi Piotrowi, chcę umyć Tobie dzisiaj. Już Cię obmył swoją krwią. Twój duch jest nowy. Ale Twoja dusza i ciało brudzą się tak jak stopy Piotra. Dotykasz tym wszystkim świata. Twoją duszą i ciałem dotykasz świata. Tak jak Piotr dotykał swoimi nogami ziemi. Obmywaj swoją duszę i ciało. Bierz prysznic w krwi Jezusa. Zrzuć na Niego też wszelki ciężar, wszelki problem, wszelki kłopot. Każda troska jest grzechem. Nie troskaj się o nic, o nic. Nie troskaj się o męża, żonę, dzieci, pracę. O służbę się nie troskaj. Nie troskaj się o nic. Nie troskaj się o rodzinę, o przyszłość, o nic. Uznaj to za grzech, troskanie się o cokolwiek. I stań przed Nim, powiedz: Boże, przyjmuję Twoją wolność, zrzucam z siebie wszelki ciężar, wszelką troskę. Jeśli się starałem, Boże, to uznaję to za grzech. Nie będę się starał, tato. Jestem wolny od starania. Jestem człowiekiem łaski. Wszelki stres odchodził od ludzi w imieniu Jezusa. Ja przeklinam każdy stres w imieniu Jezusa. Ja nakazuję teraz w imieniu Jezusa, aby wszelki stres odchodził od jakiegoś najdrobniejszego fragmentu ciała. Ja usuwam to przez imię Jezus. Ciała jesteście wolne. Ciała macie pracować prawidłowo. Endorfiny macie się wydobywać prawidłowo. W imieniu Jezusa. Ashiha Badessein Genelenia Prize. Kenelarte, Kenelarte, Kenelana Prize. Kiedy nic nie niesiesz ze sobą, to wtedy Jego głos jest taki wyraźny. Przez nic się nie musi przebijać. I wierzyć jest tak łatwo. Halleluja. prawdzie, pamiętaj. On jest w prawdzie. Kiedy on mówi, nie troskaj się, to jest prawda. Jak on mówi, nie ma się czego bać, to jest prawda. On jest w prawdzie. Jak on powiedział, nie bój się, to się nie bój, to idź w ogóle przez ogień, przez wodę. W ogóle idź, że nic ci nie będzie. Nic ci nie będzie. Jak on powiedział prawdę jakoś, to ty zrób tą prawdę. Marta Czarnecka, będziesz bardziej zdecydowana po dzisiejszym dniu. Będziesz podejmowała decyzje, które będą dla Ciebie o wiele łatwiejsze. I teraz też jesteś w czasie, kiedy wahałaś się, czy decyzja jakaś, ona jest na pewno na teraz. Więc ona jest na teraz właśnie, ta decyzja. To jest właśnie to, będzie Ci łatwo. Został Ci hamulec, taki hamulec zdjęty. I też będzie Ci łatwiej o wiele powiedzieć ludziom, którzy są wokół Ciebie, o różnego rodzaju Twoich przekonaniach. Nie będziesz się tak liczyć z człowiekiem, a przyjdzie moment, myślę, że to będzie mniej więcej do końca jesieni, kiedy w ogóle się nie będziesz liczyła z człowiekiem.